Witam Was w elitarnym gronie tych, którzy chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób działa, naprawdę działa, dobry blok prawniczy. Ja nazywam się Rafał Chmielewski, tak jak wiecie. Prowadzę firmę Weblex, co już zostało powiedziane wcześniej. W Weblex wspieramy kancelarie prawne w rozwoju. Na dzień dzisiejszy wspieramy około 113 kancelarii prawnych w Polsce i za granicą. Administrujemy około 150 blogami prawniczymi właśnie tychże kancelarii. Jak wiecie, napisałem poradnik, książkę 2 lata temu została wydana. W jaki sposób kancelaria prawna, nie tylko adwokacka, ale w ogóle kancelaria prawna, radcowska, rzecznikowska, doradcy podatkowego, kancelaria komornicza. Słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego komornicy nie prowadzą, znaczy wiem, dlaczego oni po prostu nie mają na to czasu, tak? Ale gdyby oni prowadzili dobre blogi prawnicze, zdecydowanie ocieplliliby swój wizerunek, co każdemu by się przydało, nie tylko im, ale także w ogóle w naszym społeczeństwie by to się przydało. Więc w jaki sposób kancelaria prawna może prowadzić blog, w jaki sposób może za pomocą tego bloga wspierać swój wizerunek, budować swoją markę i w ten sposób budować swój biznes, przeciągać klientów, budować relacje. Prowadzę kilka blogów, też to już zostało powiedziane, wśród których jeden szczególnie polecam Państwa uwadze. To jest blog dokładnie o tym samym tytule, Pamiętnik Adwokata, gdzie oczywiście poruszam kwestie związane z rozwojem kancelarii prawnej za pomocą bloga prawniczego. Ale nie przyszedłem tutaj mówić o sobie, przyszedłem opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób bloga należy prowadzić, albo inaczej, jaki jest sekret skutecznego bloga prawniczego. Jaki jest sekret skutecznego bloga prawniczego. Bo kancelarii prawne zakładają blogi, tych blogów jest coraz więcej. W samym Webleksie powstaje kilka blogów prawniczych miesięcznie. Pytanie, dlaczego kancelarii prawnicy zakładają kolejne blogi. I powiem Państwu szczerze, że głównym powodem to jest taki, że po prostu tak robi konkurencja. Albo że blogi są modne. Natomiast konkurencja tak robi, drodzy Państwo, i blogi są modne nie bez przyczyny. Na dzień dzisiejszy nie ma bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej niż blog prawniczy. Nie ma bardziej efektywnego narzędzia. Blog prawniczy ma kilka czy kilkanaście różnego rodzaju cech, wśród których są trzy takie, obok których nie powinniśmy przechodzić obojętnie jako prawnicy, jako przedsiębiorcy. Pierwsza cecha to jest ponadczasowość. Wszystko, co ja napiszę w swoim blogu dzisiaj, będzie czytane dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, za 5 lat, do momentu, w którym ja tego nie skasuję. Ten sam artykuł napisany do prasy papierowej żyje jutro, jeżeli ja go dzisiaj napiszę, jutro go wydrukują, więc on żyje jutro, może pojutrze. Ale trzeciego dnia to ja muszę napisać kolejny artykuł. I kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. I mniej więcej zawsze jest tylko jeden. Tylko jeden funkcjonuje w przestrzeni, tak? Zupełnie co innego jest z blogami prawniczymi. Tutaj artykuły się po prostu zbierają i każdy jest czytany. Niektóre rzadziej, niektóre częściej, ale to nie jest tak, że któryś z nich jest zapomniany. Ponadczasowość. Druga cecha to jest transgraniczność. Za pomocą bloga docieramy, drodzy Państwo, wszędzie tam, gdzie są nasi odbiorcy. Nie ma żadnych barier geograficznych. Nawet jeżeli już Elon Musk skolonizuje tego Marsa, tak? Czemu kibicuję i trzymam za to kciuki. Nawet jeśli tam będą odbiorcy mojego bloga, to nawet tam do nich dotrę. Bez konieczności uciążliwej, wielomiesięcznej, kosztownej podróży. A więc ponadczasowość, transgraniczność i ostatnia cecha, drodzy Państwo, to jest masowość. Dzięki tej czasze ponadczasowości blogi prawnicze są czytane nie przez setki, nie przez tysiące, ale przez dziesiątki tysięcy ludzi, przez setki tysięcy, a nawet przez miliony na przestrzeni lat. Ponadczasowość, transgraniczność i masowość, drodzy Państwo, to są trzy takie cechy, które decydują o tym, że nie ma bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej niż właśnie prawniczy blog. Efektywnego, czyli taniego i skutecznego. Gdybym ten sam efekt chciał osiągnąć za pomocą tradycyjnych metod promocji, artykuły prasowe, reklamy, nie wiem, może billboardy, chociaż to pewnie na dzień dzisiejszy jest słabo możliwe, ale networking, pozycjonowanie, super strona internetowa, drodzy Państwo, nie miałbym na to pieniędzy ani czasu.
i nikt by nie miał na to pieniędzy ani czasu. Bo każda kampania marketingowa, nawet jeśli jest najlepsza, to ona trwa tak długo, na ile starczy budżetu, na ile starczy pieniędzy. Tak? A blogi, drodzy Państwo, żyją latami. W związku z tym, blogi są modne, w związku z tym kancelarie prawne zakładają blogi, ale blog to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Sam z siebie nie gwarantuje sukcesu, nie gwarantuje tego, że osiągniemy cel, o który nam chodzi. Gdybym chciał wygrać Formułę 1, wyścig Formuły 1 i gdyby mi McLaren podstawił bolida pod okno i powiedział: Rafał, jedź, tak? To ja pewnie nie wiedziałbym, w jaki sposób włączyć ten samochód, nie mówiąc o tym, że nie wiedziałbym, w jaki sposób dojechać na tor wyścigowy i ten wyścig wygrać. Tak samo, drodzy Państwo, jest z blogiem. Młotek nie wystarczy do tego, żeby powiesić obraz. Trzeba umieć jeszcze tym młotkiem się posłużyć. Tak samo jest z blogiem. Nie każdy blog będzie działał tak, jak trzeba. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób tego bloga użyć, w jaki sposób użyć tego narzędzia. No, ale kancelarie zakładają blogi i tych blogów jest coraz więcej. Bo stał się teraz modny taki termin content is king. Tak? Treść jest królem albo królową, mówiąc po polsku. I ten marketing oparty na treści jest modny, ale jest zasadny, tak? Dlatego, że za pomocą treści możemy pokazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje kompetencje, efekty swojej pracy. Na tym zasadza się właśnie content marketing. Teraz jest modny. On był zawsze modny tak naprawdę. Zawsze był w cenie. Tylko tyle, że kiedyś, przed erą internetu, dotarcie do odbiorcy było skomplikowane i trudne, a w związku z tym drogie. Także tworzenie treści było trudne, w związku z tym drogie. Dzisiaj, kiedy mamy internet, wszystko jest proste, dlatego wszystko jest tanie. I dlatego wszyscy to zaczynamy robić. I dlatego mówią o tym stale agencje, wszelkiego rodzaju agencje marketingowe i agencje PR-owe. Twórzcie dobre treści. I wstawiajcie na portale, na fora internetowe, właśnie na blogi, na grupy dyskusyjne, wszędzie, bo treść się liczy. Nie tylko treść w formie tekstu, ale treść także w formie wideo, audio, w formie grafik i tak dalej. Więc treści jest coraz więcej. I będzie jej jeszcze więcej. Ktoś niedawno policzył, że ludzkość produkuje w ciągu 2 lat tyle treści, ile od początku istnienia ludzkości do początku tego 2-letniego okresu. A tej treści przecież będzie jeszcze więcej. W związku z tym pojawia się takie pytanie, drodzy Państwo. Czy to ma sens, tak? Bo jeżeli w lesie są same sosny, to ta jedna sosna, trudno ją tą jedną zauważyć. Trudno tej jednej sośnie się wyróżnić. Tej samej treści trudno się wyróżnić w gąszczu takiej samej treści. Był rok 2008. Kiedy siedziałem jeszcze za biurkiem w korporacji, w KPMG, jak to było powiedziane, w dziale podatków międzynarodowych, kiedy wiedziałem, że będę odchodził, zastanawiałem się, co zrobić i przyszedł mi do głowy blog prawniczy. Założyłem bloga prawniczego, po czym nagle się okazało, że wyszedł temat abolicji podatkowej. Założyłem więc bloga abolicyjnego. I wkrótce, drodzy Państwo, całkiem sporo pieniędzy zarobiłem, dlatego w ogóle odszedłem z korporacji i zająłem się po prostu blogowaniem. Ale mało tego, zaczęli się ze mną kontaktować dziennikarze z Polskiego Radia, z takiej audycji ekonomicznej, z dziennika Gazety Prawnej, w zasadzie z Gazety Prawnej, bo wcześniej to była Gazeta Prawna, a nie Dziennik Gazeta Prawna. Pani redaktor Ewa Matyszewska, która wtedy opiekowała się działem podatkowym. I stałem się, drodzy Państwo, autorem kilkudziesięciu różnych opinii, wywiadów, artykułów w tejże gazecie. Zresztą jak otworzycie sobie portal Gazety Prawnej, Dziennika Gazety Prawnej, jak piszecie moje imię i nazwisko Rafał Chmielewski, to wam się pokaże kilkadziesiąt różnego rodzaju wyników wyszukiwania, gdzie byłem autorem czy współautorem tekstów. A ja, drodzy Państwo, nie byłem nawet doradcą podatkowym, bo mi się w KPMG podatki znudziły, tak? Mimo tego, że wcześniej to była jakaś moja pasja, tak? Ale byłem traktowany jako specjalista. Dlaczego? Bo blog prawniczy buduje markę i buduje wizerunek, jeżeli jest dobrze poprowadzony. Ale, drodzy Państwo, to, co ja wtedy zrobiłem,
dzisiaj byłoby już bardzo trudne. Wtedy nie miałem konkurencji w treści. Ludzie, którzy się chcieli dowiedzieć czegoś na temat opodatkowania dochodów zagranicznych, byli niemalże skazani na to, co napisał Chmielewski w internecie i w swoim blogu, plus w tych różnych artykułach, które ukazywały się w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Gazecie Prawnej wtedy. Dzisiaj, kiedy mamy gąszcz takich samych informacji, trudno się wyróżnić, prawda? Nie. Paradoksalnie, drodzy Państwo, wyróżnienie się dzisiaj, nawet jeśli jest gąszcz takiej samej informacji, ocean niemalże, jest proste, jest banalne. To nie jest wyzwanie, żeby się dzisiaj, mimo tej treści, tej takiej samej treści, wyróżnić. Przykład, wystarczy zapłacić odpowiednio dużo za AdWords, żeby być na topie wyników wyszukiwania w Google. Łatwo jest krzyknąć. Zwrócić na siebie uwagę, drodzy Państwo, jest prosto, łatwo, nawet dzisiaj. To nie jest wyzwanie. Wyzwanie dzisiaj leży zupełnie gdzie indziej. Wyzwanie dzisiaj to jest, drodzy Państwo, jak utrzymać uwagę czytelnika, jak utrzymać uwagę potencjalnego klienta, jak utrzymać uwagę klienta, potencjalnego pracownika, bo bloki prawnicze prowadzimy też po to, żeby rekrutować łatwiej i przyciągać lepszych pracowników. To jest dzisiaj wyzwanie. W jaki sposób utrzymać uwagę? I pytanie, jaki jest sekret skutecznego bloga prawniczego, jest de facto pytaniem o to, jak utrzymać uwagę czytelnika. Jak? Oto jak. Na pewno wiecie Państwo, w jaki sposób łowi się ryby. Robak, haczyk, tak? Ktoś łowił ryby kiedyś na wędkę? Ja kiedyś, jako dziecko, teraz już nie. Zresztą, jak to wczoraj ktoś mi powiedział, to nie jest ten poziom emocji, który mnie interesuje. Zdecydowanie tak. Ale wiecie o tym, że jest robak, tak? W tym całym procesie połowu czy wędkowania, tak? Robak ma jedno jedyne zadanie, drodzy Państwo. Ma zwrócić na siebie uwagę, nic więcej. Zwrócić na siebie uwagę, tak? Chociażbym wrzucił tego robaka, ale nie miał wędki, haczyka i tak dalej, to ja żadnej ryby nie złapię. Nawet gdybym wrzucił tam 100 tysięcy tych robaków, to ryby co najwyżej najedzą, ale ja nikogo, niczego nie złapię. I dokładnie tak samo jest, drodzy Państwo, z treścią merytoryczną w blogu prawniczym. To jest jak taki robak. On jest po to tylko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Treść merytoryczna jest tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dzisiaj tej treści merytorycznej w sieci jest mnóstwo. Mnóstwo. I ludzie po prostu mają wybór. Ci nasi potencjalni klienci, jeżeli blog ma przyciągać jakiegoś klienta, tak? Jeżeli odbierany jest przez naszych potencjalnych klientów, przez jakąś grupę docelową, to ci ludzie zwyczajnie mają wybór i z tego wyboru korzystają, tak? Zaglądają na naszego bloga, zaglądają na mojego bloga, poczytają i idą gdzieś indziej. Okej, zwróciłem na siebie uwagę. To nie było trudne, to było proste. Pytanie, jak ja powinienem tę uwagę utrzymać? Był rok 2010, kiedy Weblex już funkcjonował. Wstałem rano, zrobiłem sobie kawę, otworzyłem komputer, zajrzałem na Twittera i zobaczyłem tam tweeta pewnego amerykańskiego marketera, który specjalizuje się w marketingu kancelarii prawnych. I w tymże tweecie był link do pewnych badań marketingowych. Ja nie wiem, czy ten marketer, ten pan, zrobił użytek z tych badań. Ale drodzy Państwo, powiem Wam szczerze, to był moment, w którym zmienił się Weblex, w którym zmieniły się blogi, w którym zmieniło się w ogóle blogowanie prawnicze w Polsce i w tej części świata. Badania były, drodzy Państwo, takie. Pewne stowarzyszenie prawnicze ze Stanów Zjednoczonych właśnie chciało ustalić, w jaki sposób kancelaria prawna może za pomocą poczty elektronicznej budować relacje ze swoimi klientami. Do badania wybrano grupę studentów. Ci studenci nie znali się wcześniej, nie mieli ze sobą fizycznego kontaktu. Oni mieli w parach wynegocjować kontrakt leasingu auta. Podzielono ich tylko na dwie grupy.
W tej grupie przystąpili od razu do negocjacji, ale w tej grupie, zanim przystąpili do negocjacji, zobaczyli zdjęcie swojego kontrahenta, mieli możliwość, zobaczyli zdjęcie kontrahenta, poznali 5 faktów z jego życia i mieli możliwość przeprowadzenia krótkiej, 5-minutowej rozmowy telefonicznej i następnie przystępowali do negocjacji. Badano stan emocjonalny u tych ludzi, a u tych studentów, u tych kontrahentów, a także efekt ekonomiczny kontraktów. I jaki był efekt w ogóle tych całych badań? Przede wszystkim ci studenci, którzy się poznali, ale jeszcze przed fazą negocjacji, oni zaczęli czuć się bardziej otwarci, bardziej nastawieni pozytywnie do kontrahenta, w większym stopniu skorzy do współpracy niż ci. A zatem zobaczcie, sam fakt poznania spowodował, że oni zaczęli się jakoś czuć. Tak spowodowało to pojawienie się pewnego rodzaju emocji. Innymi słowy mówiąc, zalążki jakiejś relacji. Coś się zaczęło dziać. Natomiast po fazie negocjacji studenci z tej grupy uważali swojego kontrahenta za miłego, ciepłego, pozytywnego, bardziej godnego zaufania niż studenci z tej grupy. A w związku z tym relacja się po prostu pogłębiła znacznie bardziej niż u tych studentów, którzy po prostu tylko przystąpili do negocjacji. Oni przyznali, że chętniej przystąpiliby do negocjacji ponownie, gdyby zaszła taka potrzeba. Chętniej niż ci. Dlaczego chętniej? Po prostu lepiej się zaczęli czuć sami, a także zaczęli inaczej patrzeć na swojego kontrahenta. Efekt ekonomiczny kontraktów, nawiasem biorąc, mówiąc, był tutaj 18% wyższy. A zatem, drodzy państwo, jak utrzymać uwagę czytelnika, odbiorcy, potencjalnego klienta, klienta i tak dalej? Nawiasem mówiąc, drodzy państwo, blogi prowadzimy też dla klientów, nie tylko dla potencjalnych klientów, tak? Można bloga tak zorganizować, żeby on był zamknięty tylko i wyłącznie dla naszych klientów, otwarty, nawiasem mówiąc. Więc jak utrzymać uwagę tych wszystkich osób, tego całego otoczenia, na którym nam zależy? Umiejętnością zbudowania relacji. A jak taką relację się buduje? W prosty sposób. Wystarczy dać się poznać. Pytanie tylko, jak się dać poznać? No bo jest etyka zawodowa, bo są zasady zdrowego rozsądku, bo nie wszystko należy, trzeba i warto pokazywać, tak? Więc jak się pokazać? Wysnułem kiedyś taką zasadę indywidualizacji bloga. Zasada indywidualizacji bloga mówi to, że blog, mój blog, blog na przykład Rafała Chmielewskiego jest dokładnie taki sam, jaki jest Rafał Chmielewski, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A zatem, bardzo ważna rzecz, połowa sukcesu to jest dobre zdjęcie. Najlepiej uśmiechnięte, dlatego że jeśli ktoś jest uśmiechnięty i naturalnie uśmiechnięty, tak, to powoduje, że odbieramy kogoś takiego jako osobę szczęśliwą albo szczęśliwszą, a to powoduje, że bardziej komuś takiemu ufamy. Piszę w blogu wtedy, kiedy chcę coś napisać, a nie wtedy, kiedy muszę, czy kiedy mam zapisane w kalendarzu, że będę prowadził bloga, będę pisał artykuły, czy wtedy, kiedy mi szef każe, czy wtedy, kiedy jest to oczekiwane ode mnie. Nie. Piszę wtedy, kiedy chcę się czymś podzielić, tak? Bo to kiedy się chcę czymś podzielić, to jest wyraz mojej osobowości. W ten sposób ludzie, czytelnicy mnie również poznają. Piszę artykuły o tak długiej treści, o jakiej chcę w danym momencie. Słuchajcie, post w blogu prawniczym to może być jedno zdanie, jeżeli ma to sens. Einstein teorię względności, która miała wpływ na wiele pokoleń fizyków, sformułował w formie krótkiego E równa się M razy C do kwadratu, tak? Post w blogu prawniczym może być też taki krótki. Zachowuję się w blogu naturalnie. Odpowiadam ludziom też na komentarze. Piszę tak, jak mówię. Używam tego samego zasobu słów, jaki po prostu jest dla mnie naturalny. I w ten sposób się okazuje, drodzy państwo, że ludzie, którzy zaczynają przychodzić na bloga, zaczynają mnie poznawać, tak? I zaczyna nawiązywać się między nami relacja. I oni są skłonni do tego, żeby przeczytać nie jeden artykuł i odejść, ale przeczytać kolejny i jeszcze kolejny. Może coś skomentować, tak? Może podzielić się moim blogiem w mediach społecznościowych. Może podesłać komuś znajomemu adres mojego bloga. Może adres bloga zostawić w jakimś forum, w grupie docelowej, ale przede wszystkim napisać mi maila, zadzwonić i po prostu spotkać się ze mną. Drodzy państwo, jak utrzymać uwagę, nawiązując relacje? Jak nawiązać relacje? Dając się po prostu poznać.
To jest tak proste, drodzy Państwo. I to właśnie jest, moi drodzy, sekret skutecznego bloga prawniczego. Pytania? 4 minuty zostały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli Państwo nie słyszeliście, to pytanie było takie, jak często, czy są jakieś zasady, które decydują o tym, czy rzeczywiście w blogu warto publikować wtedy, kiedy chcę, tak? Bo to może się okazać, że na przykład przez rok niczego nie mam weny do tego, żeby napisać. Słusznie, to jest absolutnie pytanie warte uwagi. Generalnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, na samym początku trzeba trochę przysiąść, tak? Żeby cokolwiek w tym blogu było. Natomiast, jeżeli będę chciał się podlizywać, mówiąc w cudzysłowie, wyszukiwarkom i będę robił wszystko to, żeby te wyszukiwarki lubiły moje blogi, moje posty, tak? To te posty będą coraz bardziej sztuczne. I tak naprawdę to już nie będę ja. To będzie tylko pod wyszukiwarkę tekst, a w związku z tym nie będę miał możliwości w ten sposób nawiązywania dobrej relacji z czytelnikami. Nawiasem mówiąc, oczywiście jest tak, że im częściej się pisze, to tym może trochę lepiej jest, tak, niż kiedy rzadko. Jednakże są takie blogi prawnicze w Polsce, gdzie autorzy piszą na przykład raz na 2 miesiące, tak? I te blogi są niezwykle skuteczne, biznesowo, drodzy Państwo. Nie to, że tam sobie, że są popularne, przychodzą ludzie, sobie pokomentują i idą, tak? One po prostu generują pieniądze, najzwyczajniej w świecie, tak? A one są aktualizowane raz na miesiąc, raz na 2 miesiące na przykład. Sekret tkwi w dobrze skomponowanej treści. Jaki jest jeden z tych sekretów? To jest między innymi storytelling, umiejętność opowiadania historii, umiejętność sporządzenia postu tak, żeby go się dało po prostu czytać. O storytellingu nie będę wam więcej opowiadał, bo jest wszystko napisane w książce, tak? Jeśli ktoś chce, może sobie poczytać. Osobno, zdecydowanie osobno, nie? Dlaczego? Blog jest narzędziem zakresu mediów społecznościowych. Koniec, kropka. Tak, niektórzy mówią, że nie i tak dalej, bzdury, nie? Blog jest narzędziem zakresu mediów społecznościowych, tak jak Facebook, Instagram, fora internetowe i tak dalej. Blog nam służy do komunikowania się. Strona internetowa, wizytówkowa kancelarii prawnej nie służy do komunikacji, tak? To jest tylko przedstawienie oferty. Żeby ludzie chcieli wejść na mojego bloga, żeby się chcieli ze mną kontaktować, komunikować, żeby chcieli mi zostawiać komentarze, które są niezwykle ważne dla pozycjonowania, to musi być osobne, tak? Tam musi być moje zdjęcie i to ludzie muszą wiedzieć o tym, że się komunikują ze mną, a nie z kancelarią. Kancelaria jest podmiotem, ludzie się nie komunikują z podmiotami, tak? Są blogi prawnicze, które są jakby elementem strony internetowej, wizytówkowej, tak? Kancelaryjnej, ale one są puste, tak? Tam nie ma żadnych komentarzy, tam mało kto w ogóle zagląda na te blogi, tak? Są zasady i taką podstawową i naczelną zasadą to jest to, jakie są fundamenty tego bloga, tak jak on jest budowany. Innymi słowy mówiąc, ja rozumiem, do jakiej grupy docelowej on jest skierowany, jaka jest specjalizacja tego bloga, jaki jest przedmiot tego bloga, tak? Jeżeli jest to jakaś konkretna grupa docelowa, w jaki sposób do tej grupy mogę dotrzeć? Bo najlepiej jest oczywiście, najlepsza jest sytuacja taka, kiedy mogę dotrzeć, bo oni są po prostu w sieci, tak? Gorzej, jeśli oni nie poszukują informacji, które ja zamieszczam w blogu w sieci, to wtedy powinienem dotrzeć w inny sposób do nich za pomocą bloga, tak? Ale jeżeli to już jest ustawione, już wiem, jaka jest grupa docelowa i już są jakieś posty, tak? No to ja myślę, że to od pierwszego postu, tak? Można już ludziom pokazywać, że to jest, tak? Że to działa. Myślę, że nie ma czasu. Może tak być, chociaż prawnicy u nas w Webleksie, jak zaczynają swoje blogi, to bardzo często jest tak, że wstawiają pierwszy post i mówią, Rafał, publikujemy od razu, tak? Pokazujemy światu, tak? Żeby to już żyło. Bo jeżeli to już zaczyna żyć, no to się zaczyna lepiej pozycjonować i już po prostu jest jakiś ruch i są jakieś korzyści z tego. Szanowni Państwo, czas mi się skończył, dobrze? To może w przerwie chwilę zapraszam do rozmowy, okej? Bo już widzę, że tu mi miga na czerwono, po prostu jest wszędzie 00. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję.